Witajcie, moi kochani. W niektórych filmikach wspominałam datę 2 września 2019 roku. Długo nie chciałam nagrywać filmu właśnie o okolicznościach tego dnia, ale dzisiaj, można powiedzieć, jestem gotowa, aby wrócić na chwilę do tamtych momentów, opowiedzieć wam, co się wtedy z grubsza ze mną działo, to co wiem od mamy, od co ja coś tak mniej więcej sama też pamiętam, ale do rzeczy. W sumie, jak pewnie pamiętacie, lato 2019 było dosyć ciepłe, zwłaszcza sierpień. I wtedy w sierpniu pracowałam jako kasjerka w jednym z marketów w moim mieście. Tutaj nie chcę reklamować sieci. Wiedziałam wtedy oczywiście, że mam chore nerki, ale człowiek jak to człowiek ma nadzieję, że pewne kwestie nie są gorsze. Skoro nie odczuwam kłopotów, to nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, jak jest w rzeczywistości. Jak to w markecie bywało różnie z pójściem do toalety? Zdarzało się, że w ciągu pracy, dnia pracy, czyli 8-9 godzin, byłam w toalecie przed i po pracy. A o ile zdążyłam, to czasem podczas przerwy, która akurat w tym sklepie trwała tylko kwadrans i trzeba było zdążyć zjeść, napić i odpocząć, wejść do łazienki i wrócić, więc wszystko trzeba było robić na biegu. A że dodatkowo były upały, no i wiadomo, chciało się bardziej pić, no to wiadomo, się piło więcej niż normalnie, kiedy jest chłodniej. No i wszystkie te rzeczy typu jedzenie, picie się we mnie gromadziło. W sumie pojawił się moment, tak gdzieś w połowie sierpnia, że zaczęłam trochę wolniej chodzić, z większym trudem, ale też kładłam to na karb pracy i upałów. Bo jednak na kasie trzeba było trochę się namachać, a ja akurat jestem nauczona, że na kasie stoję. Dla mnie to było 8 godzin stania na nogach. Więc też kładłam na to, że no stoję te 8 godzin, no to się gorzej czuję. I wolniej chodzę, no bo kręgosłup jest te 8 godzin obciążony. 1 września byłam jeszcze na obchodach rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej w moim mieście oraz na rekonstrukcji bitwy pod Mokrą, ponieważ Mokra jest niedaleko Częstochowy. Tam był wtedy ten dzień upał. I w nocy z 1 na 2 września pojawiły się u mnie kłopoty z oddychaniem. Ale mówię, no może coś jest kwestia, nie wiem, duszna po całym dniu jednak na powietrzu. Ale dopiero rano zgodziłam się iść do lekarza. Tylko najpierw chciałam podjechać z mamą do tego sklepu, w którym pracowałam, żeby zgłosić, że chcę iść do lekarza, no bo faktycznie już się coraz gorzej czułam. Wezwałyśmy taksówkę, na szczęście pojawił się kierowca, którego znałyśmy, więc tutaj żeśmy miały też od niego dużą pomoc. Widział, że coś jest nie tak, ale no myślał, że raczej kwestia zawału. Ja po prostu zawsze z mamą się spierałam, która siedzi z przodu, a tym razem nawet się nie odezwałam, że mama siadła z przodu, a ja idę do tyłu. Normalnie by było gadane, dlaczego idzie do tyłu i wyganianie mamy do tyłu. Dojechaliśmy na SOR, to już było około 6:37 rano. I w sumie ten dojazd na SOR to jest ostatnia rzecz, którą praktycznie pamiętam z tego dnia. I w sumie cieszyłyśmy się później z mamą, że lekarze bardzo szybko zorientowali się, co się ze mną stało. Przewieźli mnie na oddział nefrologiczny. Wydaje mi się, że na sygnale, ale tutaj pewności nie mam. Założyli mi tak zwany cewnik, czyli i zrobili pierwszą dializę. Tutaj mając na myśli cewnik, mam na myśli cewnik dializacyjny. Nie mylić z tym workiem. I w wypisie ze szpitala z tego okresu mam zaznaczone, że ta dializa właśnie 2 września był to zabieg ratujący moje życie. Potem usłyszałam od lekarzy, że gdybym
pojawiła się kilka godzin później na SOR-ze, czy w ogóle u lekarza, no to na 100% bym nie przeżyła tej sytuacji. Po prostu miałam kilka godzin do zgonu. Odzyskałam świadomość po 48 godzinach około, może trochę więcej. Jak 2 września, to był poniedziałek, straciłam przytomność, to taki zaczęłam coś kojarzyć w środę w ciągu dnia. I przyznaję, byłam tak słaba z tym, po tym wszystkim, bo to się przyplątała anemia. Nie chcę tutaj wam opowiadać całej historii wtedy, w jakim stanie był mój organizm po tym sierpniu. Więc pierwszy tydzień więcej w sumie leżałam niż chodziłam. Ale później zrobiłam wszystko, żeby jak najszybciej z tego szpitala wyjść. I oczywiście lekarze kroplówkami, lekami bardzo mi też w tych decyzjach pomagali. I też pamiętam pewną pielęgniarkę z tego okresu. Była przy moim przyjęciu takiej nieprzytomnej, lejącej się przez ręce. Później jakoś jej z tydzień nie było w pracy. I jak wróciła do pracy, to ja już samodzielnie chodziłam po sali i powolutku po oddziale. I mina tej pielęgniarki, jak weszła do mojej sali z jakimś tam lekiem wieczorem, zobaczyła, że sobie siedzę i czytam przy stoliku, no to mina bezcenna naprawdę. Potem jak już wyszła z szoku, to się bardzo cieszyła, że szybko zdrowie, że dochodzę do zdrowia. No ze szpitala wyszłam po 16 dniach na własnych nogach i o własnych siłach. Tylko tyle, że mama wzięła torbę, no bo żeby mi było łatwiej. Lekarka, która widziała, jak wychodzę w ten dzień ze szpitala, już przy wyjściu praktycznie, powiedziała, że chciałaby mieć takich pacjentów częściej, bo z osoby w stanie agonalnym wręcz, doszłam do osoby, która samodzielnie chodzi i wychodzi ze szpitala o własnych siłach. Na te dializy jeżdżę do dziś. Jak wiecie, miałam już te cewniki dializacyjne wymienione kilka razy. A jak długo będę jeździć na dializy, nie wiem. Wiem też, że bez dializy mogę znowu wylądować nieprzytomna na nefrologii. A teraz, od kiedy mama zmarła, no to też wolę jeździć na dializę, bo raz, że się widzę z ludźmi, a dwa, gdybym straciła przytomność jak wtedy w domu, no to mogłoby się to dla mnie naprawdę źle skończyć. Jeśli macie jeszcze co do tej historii jakieś dodatkowe pytania, to śmiało pytajcie, czy w komentarzach. Zostawię wam też adres mailowy, na który możecie wysyłać pytania, czy do odnośnie tego filmiku, czy jakieś inne. Oczywiście, jeśli zainteresował was mój kanał, to zostawcie jakieś inne komentarze pod innymi filmami, także subskrypcje czy lajki. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia.